Siemanko, widzowie. Szeregowy McQueen! Nie, nie baczność, nie teraz. Dzień dobry, widzowie, z tej strony Aquarius. A to następny odcinek z Out. Zigzag McQueen. I zaczynamy. O, McQueen! A to górka, turbo doładowanie, ogórka. Cześć, ogórek, co jest grane? Nowa porcja specjalnej mikstury, przyjacielu. O, górek! Z czego to jest? Niezłe, co? Nazywam to wzmacniającym super sokiem oktanowym. Myślisz, że dzięki temu będę szybszy? Jest tylko jeden sposób, żeby się o tym przekonać, stary. Czas na ciekawy wyścig. Mamy użyć do ładowania, aby dodatkowo przyspieszyć. Więc no, ogórek podał nam ciekawy napój. Czyli turbo, proszę państwa, turbo. Mamy pierwsze turbo. Więc będziemy szybsi. Ostry zakręt. No to będzie ciekawy wyścig na pewno. Turbo się przyda. Uwaga. Przejeżdżamy przez most. Póki co nawet mało użyłem tego turba. Ale teraz można. No powiem wam, że to może dawać... No to może dawać po prostu kopa na McQueenowi. Bardzo szybko przyspiesza dzięki temu, więc fajnie. No i co? No i fajnie, dzięki ogóreczku. Znaczy nie wiem, musimy wygrać wyścig. Więc na prostej jakiejś długiej trzeba tutaj pięknie złożyć to nitero. Ostry zakręt i jedziemy. Myślę, że no pokonamy naszych przeciwników. Kto tu rządzi? Ja. O tak. Zigzag rządzi. I wszyscy o tym wiemy. Ciekawe, czy inni też się napili w soczku ogórka. To akurat ciekawe, no ale nie wiem, nie wiem. McQueen spróbował i jest szybszy, więc na innych też to mogło zadziałać. Pojechałem lekko po bandzie. Ale teraz pięknie, pięknie. Ładny skok McQueeniego i jedziemy, jedziemy, widzowie. Oj, trzeba uważać, dobra. Okej. Kto tu rządzi? Ja. A, tak. McQueen rządzi, widzowie. Jestem niesamowita! Ale tutaj pięknie zakręt zrobiłam. McQueen. Widać, że masz formę, gościu. Dajemy radę. Nie ma co, McQueen. Dobry z ciebie ziomek. Ah!
I turbo. No co turbo, górka fajne, podoba mi się. No tak. Kolejny zakręcik. Tutaj przyspieszamy. Ale jazda! Ale tam skaczą. Ale jednak McQueen to McQueen na ostatnim okrążeniu on rządzi. Jak widzimy, przewaga jest i to potężna. I ostatnie okrążenie, widzowie. I ole, to było piękne. Kontynuujemy przygodę. Więc w prawo, żeby jechać w lewo, tak? Aha, tak. O, kurczę. Chyba ty będziesz miał z tego większe korzyści niż ja. No już, do dna, a ja już robię kolejną porcję. Za darmo. Serio? Dzięki. Nie no, za darmo to ja... To sztywny git jest. Dostępne nowe zadanie. Wyścig na pustynnej północnej. Obóz dla rekrutów Kamasz. Dostępne umiejętności. Wziąłeś pierwszy zbiornik z doładowaniem. Zwiększasz tu ładowania zbierając zbiorniki. Widzicie? Jakie zbiorniczki są. Więc w sumie nie wiem jakie, ale są, więc fajnie. Kocham złoto. Dobra, no to jak już byliśmy u jednego, to czas na drugiego kolegę. Kolegę w sumie ogórka. Czyli... Siema Luigi. Oczność, szeregowy McQueen! Czyli Kamasza. Obóz dla rekrutów Kamasza. Żołnierzu, miałeś tu być o 10:00 punkt! Panie Kamaszu, ja nie jestem żołnierzem. Teraz jesteś, szeregowy! Baczność! Tak jest. Nie słyszę cię, McQueen! Tak jest! Już lepiej. Wójt mówi, że pilnie potrzebujesz treningu w terenie. Jak na ciebie patrzę, to się z nim zgadzam. Teraz należysz do mojej armii, synu. Rusz więc swoje 4 koła i pożegnaj się z asfaltem. Naprzód marsz! Raz, dwa, raz, dwa! Nie dam rady. No już wyszło piące benzynę mamincynki. Wiem, że wy wszyscy macie w oczy. Nie dostałem kawy z mlekiem. Byłeś kiedyś w terenie? Chcecie więc widzieć w tym błocku. Chcę widzieć, jak się w nim tarzasz. Dobra, twoim pierwszym zadaniem jest pokonać tę trasę 2 razy i zaliczyć wszystkie przeszkody. I nie możesz przerwać w trakcie. Awaria nie wchodzi w grę. Żadnych przerw, zrozumiałem. No dobra. Trening z Kamasz. Przejdź 3-krotnie trasę szkoleniową. Przeskakuj lub omijaj przeszkody, nie przekrocz czasu. Skocz. QE. Oj, widzowie, to nie jest proste. No jak się skacze? Oj, oj, oj. Jakieś ciężkie mi zadanie dali, no. Poczekajcie, bo ja się uczę. Uczę się skakać. No to nie będzie najlepsze. No czemu ja skakać nie mogę? Jakoś dziwnie później mi skacze. No McQueen, skacz lepiej. No widzowie, niestety będziemy musieli to przejść bez skakania, więc... Więc no będzie ciężko. No bo próbuję coś zrobić, serio, no ciężko. Ej!
Może teraz się uda, no nie wiem. O, i sobie. Ale i tak to jest ciężkie mega skakać. Dobra. Okej. Jakoś wychodzi. Powoli do celu. Nauczymy się. Ten zakręt jest ciężki, ale dobra. Wow. McQueenie, uważaj. Tutaj na dasce w zakręt by nie pomógł. Dobra. O! Ledwo, ale udało się. Jakoś się udało. Dobra. Oj. Było tak pięknie, już mi szło. I musiał się zabić. No i znowu mi nie podskoczył. No ja nie wiem. No widzowie, już nie idzie. To jest jednak za ciężkie skakanie. Dobra, musimy zdążyć. Oj, McQueen, no. Problemy. Mamy minutę. Żeby się udało. A jak ja to widzę, to... No co jest, McQueenie? No nie podoba mi się to. Nie wiem, co zrobić z McQueenie. No. Jest problem. Kto tu rządzi? Ja. Chyba, że najpierw muszę uklikać. Bo ja nie wiem już, szczerze powiedziawszy. No chyba tak trzeba. No dobra, no przejechaliśmy. Jeszcze się muszę podszkolić tego. Zróbmy następny poziom. Nieźle. Czas na coś innego. Inna trasa. Będą tu potrzebne inne umiejętności. Musisz wykazać się zręcznością i kondycją. Pokaż, jaki jesteś zgrabny i wysportowany. Czytałeś o mnie w gazetach, co? Ale nie przejdzie ci przez gardło. Gibki, szybki i czarujący. Dobra, jadę. Dobra. No. Aby to tak działało, jak myślę. Okej, chyba tak działa, wiecie, widzowie. No, najpewniej tak, więc trzeba się skupić. Uuu, pięknie. Coraz lepszej przy... Oj, widzowie! Wallride! Dobra, Wallride'a. Trochę było. Ale teraz musimy być szybcy, gipki i w ogóle. I walnąć w opony, bo jestem słaby. Niestety. No nie skoczył mi, no. Widzowie. McQueenie, nie zawodź mnie, proszę cię. Specjalnie dla moich fanów. Jakaś krata tu jest. Trzeba uważać. Okej, udało się. Oj. Wow, ale podskoczyłem. Wow. Znowu się pomyliłem. Dobra, jak się skacze, to trzeba uważać. Dobra. Tym razem Wallride'a nie było. Przejedź przez opony. No i kończy się tym, czym się kończy. Czyli w opony, a nie przez opony.
Dobra. Okej. No i dobra. Ładnie. Udało się. Kto tu rządzi? Ja. Dobra. O, tutaj trzeba uważać. A dobra, daliśmy radę. Nawet. Tutaj też. Oj, zawczas. Dobra. Ciężkie jest to skakanie, serio. Szkoda, że to nie jest na jakiś jeden przycisk. Trzeba szybciej jechać, bo mamy minutę. Ale McQueenie teraz pokazał skilla. Jest, udało się całkiem. Całkiem zgrabnie i w ogóle. Kto tu rządzi? Ja. Dobra, McQueenie, to pokaż. Musimy wygrać. No i odchodzi McQueen. Spokojnie, teraz jedziemy sobie przez kładeczkę. I bardzo ładnie w sumie poszło nam. No, trochę mały ten tor, ale tak poza tym to... McQueen daje radę. Więc to sobie zapisuję. Następne zrobimy po prostu... No, następne sobie jeszcze porobimy. No, więc to na tyle w tym odcineczku. Jeżeli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę, subskrypcję. O, witaj! No i widzimy się w następnych odcineczkach. Siemano.